Panie dyrektorze, na gorąco, jak pan ocenia współpracę z tutejszym Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia Kierowców? Współpraca z tutejszym Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia Kierowców jest bardzo dobra, ponieważ nawiązaliśmy od początku mojej tutaj pracy w WORD-zie, od razu nawiązaliśmy dyskusję na temat naszych wspólnych problemów. Oczywiście na terenie WORD-u spotykamy się, rozmawiamy o palących tematach, szczególnie teraz był okres taki, jak była zmiana ustawy, było dużo tematów do omówienia, bardzo chętnie instruktorzy przychodzą do nas i tego także i umawiamy wszystkie tematy związane z egzaminowaniem, tak żeby po prostu nie było, było tak, aby jednakowo interpretować całe wszystkie zmiany i wszystkie przepisy. Także współpracujemy w zakresie BRD, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i oczywiście współpracujemy współpracujemy również między innymi współpracujemy przy wyborze samochodów. O, to bardzo interesujące. Tak, ponieważ będąc w czasie postępowania przetargowego zapytałem, czy stowarzyszenie ma ochotę być w komisji, ewentualnie zgłosić swoje uwagi co do specyfikacji na samochody. Oczywiście stowarzyszenie zgłosiło swoje wnioski, one zostały przyjęte przez komisję przetargową, także na tym poziomie naprawdę sport nam się dobrze układa. Także tylko pogratulować. My również jako Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców bardzo się z takiej współpracy wręcz wzorowej, wzorcowej cieszymy, bo daje to dobry przykład, że te wszystkie pogłoski na temat kłótni, o których między niesnasek, między WORD-ami a instruktorami, jeżeli jest właściwa osoba na właściwym miejscu, stanowisku, a w tym panu wypadku mamy taki przykład, można to wszystko normalnie po ludzku łagodzić i pracować dla wspólnego dobra. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.